No być może dostanę takie zaproszenie i stanę się przewodniczką, jeżeli chodzi o gminę Zator. Natomiast tak właśnie wygląda odpoczynek w naszej strefie relaksu. Piękne okoliczności przyrody, przepyszne jedzenie, bardzo ciekawe tematy rozmów. Tak właśnie wygląda to tutaj w Scandi Resort w Zatorze i serdecznie zapraszamy Was do tego, żeby nas tutaj odwiedzać. A jeżeli nie zdążycie tutaj przyjechać w niedzielę, to koniecznie zajrzyjcie do nas, do Arłamowa. Jesteśmy tam w przyszłym tygodniu, a za 2 tygodnie odwiedzamy Zamek Książ. A jeżeli chodzi o Zator, to jest to oczywiście rozrywka i z tym kojarzy się ta gmina i to miasto, ale to nie tylko rozrywka, to również produkty regionalne i właśnie o nich chcę porozmawiać z moimi wspaniałymi gośćmi. Pani Anna Świątek, dyrektor Stowarzyszenia Doliny Karpia i Mariusz Makuch, pomysłodawca Doliny Karpia. Dzień dobry. Jesteśmy w niezwykłym regionie i ten karp ma tutaj bardzo długą i bogatą historię, pamiętającą królów Polski. Tak, tak, tak. Znaczy stawy zatorskie to stawy wywodzące się ze średniowiecza. Potem były rozbudowywane. Dzisiaj zajmują 1500 hektarów powierzchni. To jest 15 km kwadratowych. To jest ewenement drugie co do wielkości w Europie siedlisko takich właśnie stawów rybackich. No a karp ma też miano karpia królewskiego. Oprócz tego, że nazywamy go zatorskim, to często jako synonim używa się nazwy karp królewski, bo trafiał na królewskie stoły na Wawel, ciągnięty za barką, Wisłą, jako żywa ryba w sieciach odłowiona w stawach, żeby była świeżutka na stoły królewskie. Dzisiaj transport wygląda nieco inaczej, ale nie tylko z karpia słynie tak naprawdę wasz region. I o to walczy stowarzyszenie, żebyśmy wszyscy poznali wspaniałe produkty właśnie związane z Zatorem. Tak. Oczywiście karp jest takim sztandarowym produktem Doliny Karpia, ale mamy szereg innych, które mają markę lokalną Doliny Karpia, czyli taki znaczek karpia zapisanego na witrażu. Mamy tutaj parę takich produktów lokalnych. Są to różnego rodzaju słodkości. Jest krówka zatorska, są wafelki zatorskie, są miody. Są takie rzeczy, które są przydatne na co dzień w kuchni. Mąka orkiszowa, miody wielokwiatowy czy nektarowy. No, ale także rękodzieło. A jak dokonujecie selekcji? To znaczy, to jest tak, jeżeli ja mam swoją pasiekę i mieszkam w Zatorze, to od razu dostaje certyfikat, czy muszę o niego powalczyć? Nie, to jest bardziej skomplikowany proces. Oczywiście jest cała procedura, ale mamy zewnętrzną kapitułę ekspertów z dziedziny marki terytorialnej, żywienia, panią profesor od nauk żywienia i oni oceniają te wszystkie wnioski złożone przez producentów i usługodawców lokalnych i na podstawie oczywiście kryteriów w związku z regionem, przyjazności dla klienta, dla środowiska, jakości, bo jakość jest tutaj najważniejsza, przyznają ten znak marki lokalnej. I można również zagrać w grę, jeżeli chodzi o Dolinę Karpia. I takie właśnie tutaj gadżety również się pojawiają. Jest mapka, także no naprawdę bardzo wiele się tutaj dzieje i tak. Zator należy odwiedzić również ze względu na te produkty regionalne. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, bo skoro porozmawialiśmy o karpiu, no to teraz chcemy Wam go pokazać. Tutaj nie mogliśmy go zaprezentować, więc ja w tym momencie przenoszę się do Michała Bałazego, który już na nas oczekuje w kuchni. Jestem, witam, Agatku, Ciebie bardzo, bardzo pięknie i Was wszystkich tam przed ekranami telewizorów. I oczywiście jest to szef kuchni, więc teraz tak, karp sobie tutaj leży. Zobacz, jaka dostojna, piękna postać. Królewska. Królewska, istotnie. Tak jak słyszałaś, no to już w zasadzie od średniowiecza ten karp tutaj króluje, także my w Scandi Resort powracamy do tych tradycji, pokazujemy to, co najpiękniejsze, z poszanowaniem tradycji, ale oczywiście to jest tylko jedna z miliona przepysznych propozycji, jakie oferujemy w karcie restauracji. Padło słowo przepyszne wobec tego, co tutaj będziesz przygotowywał, tak? Słuchaj, jest na tyle wcześnie i tak pięknie świeci słońce, że pomyślałem, że przystawka dla ciebie, jak i dla całej ekipy będzie najlepszym rozwiązaniem. Wszyscy na start. Wszyscy się cieszą? Ja wiem, to jest zawsze najpiękniejsze, operatorzy są pierwsi. Tak, dobrze, dobrze. Słuchaj, chociaż ja tutaj stanę w kolejce, wiesz? W ogóle bardzo proszę tutaj, wiesz, mam karpia wędzonego, zobacz, jak wygląda pięknie. Takie tak. Dzwonko karpia. Tak. Ryby wędzone, no królują na tych naszych stołach od zawsze i my tatara znamy w wersji tej kozackiej, że tak powiem, czyli mięso wołowe, do tego różnego rodzaju dodatki. I wykonasz takiego tatara z właśnie z wędzonego karpia? Ale zobacz, zupełnie inne dodatki. To, co się pojawi similarnie do wersji z mięsem, to są grzybki. Cebulka. Powiedz jeszcze tylko, gdzie będzie można to zjeść, oprócz tego, że można to zjeść tutaj przy twoim stanowisku. Oczywiście, restauracja Skandynawia Resort. My zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie, a jak ktoś
kocha ryby, to na pewno znajdzie świetne propozycje. To teraz jest tak, jeżeli zdążycie, to tutaj do Michała podchodźcie, jeżeli chodzi o naszą strefę relaksu, a jak nie zdążycie dzisiaj, no to odnajdziecie się wobec tego w innej dacie. A my chcemy jeszcze opowiedzieć wam o wspaniałej drużynie sportowej UKS Sokół Zator, czyli kolarki, trener przedstawiam, Sebastian Żabiński, jest Gabi i jest Nikola, wspaniałe dziewczyny, które zjechały z Pucharu Polski, tak? Z rundy Pucharu Polski i poszło wam całkiem nieźle. Nikola? Ja zajęłam drugie miejsce podczas tej edycji. Były to moje kwalifikacje na Mistrzostwa Świata i kolejny mój start także będzie kwalifikacjami. I Gabi Wojtyła, to imię i nazwisko należy zapamiętać, Gabi? Wygrywam Puchar Polski, fajnie, cieszy mnie to. Jest to kolejna moja wygrana, wyścig wygrany z Unii Międzynarodowej. Także fajnie, cieszy mnie progres, ale myślę o kolejnych startach i jeszcze większych sukcesach. No i właśnie o to chodzi. Kolejne starty, jeszcze większe sukcesy. Ja muszę powiedzieć, że to są jedne z najlepszych kolarek w kraju, jeżeli chodzi o kolarstwo górskie. Pan trener potwierdza, prawda? I mamy tutaj też młode pokolenie, także koniecznie no, tutaj należy śledzić te kariery, bo no, liczymy na to, że kolejne sukcesy na miarę Mai Błoszczowskiej się pojawią. Także bardzo mocno trzymamy kciuki wszyscy. Nawet wyżej. No to super. No jest złoto do zdobycia olimpijskie, także jest co robić. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Pozdrawiamy was z Zatora i oczywiście tutaj wrócimy, także bądźcie z nami. Dzięki serdeczne.